To ozdoby, paciorki i zawieszki, których jako biżuterii używali przodkowie mieszkający na naszych terenach. Nie wszystkie robione były przez nich samodzielnie, wiele z nich sprowadzono na te ziemię z najodleglejszych zakątków Europy, a nawet Afryki i Azji. Te i wiele innych eksponatów pokazano w Tarnowskim Ratuszu przy okazji wystawy Archeologiczna Autostrada. Te przedmioty pochodzą z wykopalisk przy wielkich inwestycjach drogowych z okolic Krakowa i Tarnowa. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, która już od dwóch lat jest gotowa w oparciu o wykopaliska z, z kilkunastu lat, bo tyle ta akcja autostrada trwa. Która pokazuje proces osadniczy na naszym terenie. Można na niej też podziwiać naczynia z okresu II wieku naszej ery. Odtworzono także skomplikowany system konstrukcji pieca garncarskiego, który do wypalania tej ceramiki służył. Ona jest bardzo pięknie zaprojektowana pod względem graficznym. Pod względem ilustracyjnym, bardzo taka narracyjna, to jest wystawa taka edukacyjna, która, która na pewno będzie się cieszyć ogromnym zainteresowaniem, która pokazuje, jak na naszym terenie od czasów prahistorycznych, od paleolitu, poprzez Neolit i kolejne epoki, aż po średniowiecze rozwijało się osadnictwo. Dowiemy się też, jak wyglądały domy budowane prawie 7 tysięcy lat temu, jak niewiele różniły się od tych dzisiejszych. Poznamy też Celtów, którzy osiedlili się na Śląsku i w Małopolsce. Jako pierwsi na naszych ziemiach bili srebrne i złote monety, wytwarzali żelazne miecze i brązowe ozdoby. Wystawa w Muzeum Okręgowym w Tarnowie będzie czynna do 30 kwietnia.